Cześć wszystkim, witam was w 28 odcinku Super Mario RPG. Żeby streścić ostatnie wydarzenia, posłużę się kwestiami ogólnymi, ponieważ w szczegółach niestety już trochę nie pamiętam, co się tak szczerze działo. Wiem jednak, że tyle, że dostaliśmy się do zamku. Wiadomo, że ci tam królowa i królowie są więzieni tak naprawdę i też część służby. Zobaczyliśmy chyba z Krukiem, który nam uciekł. I musieliśmy przejść przez cały, a może nie cały, jeszcze nie wiemy do końca, jakąś tam część zamku, żeby ostatecznie ominąć sugusów tej złej kobiety, która tutaj rządzi, a żeby uwolnić te tutaj pianki i może wśród nich też rodziców naszego kolegi, przyjaciela pianki. Pogadajmy sobie po kolei z tymi osobami tutaj. Co tam nam ciekawego powiedzą? A, nic konkretnego widzę. Czy słyszałeś, że są tutaj gorące źródła? Tak, słyszałem, a co? O, nie ma z tobą zabawy. Chciałem być pierwszą, tak sądzę po czapce, która mogłaby ci to powiedzieć. No, trudno, żebyś była pierwszą, jak porozmawiałem z wszystkimi mieszkańcami w mieście wcześniej. Czekaj, on też... Ej, oni tutaj też już mówili o tym. Nie, dzięki. Mi się... No... Dobra. Co? Wszystki. Ej, czekaj. Wydawało mi się, że tutaj ci ludzie będą mi powtórzone kwestie z miasta. To się okazuje, że tego się coś innego zupełnie mówi, o jakimś kluczu. Aha. Oj. Czekaj, nie mów tak. A, nie chcemy klucza? Będąc szczery, naprawdę potrzebujemy tego. O tak? Ale on powie, że tego nie potrzebujecie. Kurde, nie, sorry. Przepraszam. A co on w ogóle mówi wtedy? Dobra, popominałem część trochę ważnego dialogu dosyć. Ten strażnik, właśnie kiedyś był strażnikiem tutaj, w tym zamku. Dopóki Valentina nie zabrała mu kluczy i dała mu jakiegoś buta, że buta szokopa, wykopała go z gwardii strażnickiej, co? Zgaduję, że no to jeszcze tam mówił, że zgaduję, że nie będzie potrzebował już tego klucza mistrzowskiego, czyli chyba po prostu do wszystkich drzwi, gdzie chciałbym go. I super, bo wybrałem opcję, która de facto nam przedłużyła dialog, ale wygląda to, że nie zrobiła nam gry zupełnie, bo pianka nas uratował swoimi słowami. Dziękuję ci, pianko. O, przepraszam, musisz mu wybaczyć. On jest teraz trochę... wstrząśnięty. No, jestem wstrząśnięty. Dawno nie grałem w tą grę na przykład. Ach, kurde, no choroba mnie wzięła i nie opłacało się. Co chwilę bym musiał wyłączać mikrofon, żeby smarkać. I bałolało gardło. O, okej, zgaduję więc. No dobra, w porządku. Trzymaj, tylko nie mów nikomu, co zamiast z tym zrobić, dobra? Pewnie, dziękujemy ci. Jesteśmy ci winni długu. I dostaliśmy klucz do zamku numer 1. Czyli po to tu przyszliśmy tak generalnie. A reszta tych osób? Ej, czy ja cię znam, Valentina? Zdobyła to? Duże jajko w środku pokoju. Wypluwa to mniejsze jajka od czasu do czasu. A czasem, kiedy się obronisz siebie, jajka rykoszetują od ciebie. Okej. Okay. Czy to jest jakaś podpowiedź, która się jeszcze przyda później? No, wejście do gorących źródeł. Co? Migiem zatrze nosa królowi. Nie wiem, jaki sens miał to zdanie, dobra. No dalej, weź to. O, Flower Jar, dziękuję. I nie mam już miejsca. A mogę tego po prostu na przykład użyć? Nie chcę wyrzucić. O, świetnie po prostu. Co mogę? Recover 10, recover 40. Dobra, honey syropy wypierdzielamy. Tak.
I może na przykład bym go użył, chyba że mamy max. No nie mamy max falerów. Dobra, to można w sumie użyć. Ale najpierw to. Ops. O, trzy punkciki. To nam już przyfrodziło to. No i co ja mam z tym zrobić? A, i wciąż nie wiem, co z tym grzybem. Nie, nie, ja tego grzyba chyba wywalę. Po co mi jakieś 30 HP, nie? Dobra. No zapiszmy. Zdobyliśmy jakiś kluczyk masterowy, mistrzowski. Zakładam, że będziemy mogli nim otworzyć sporo drzwi. Między innymi chętnie bym otworzył drzwi na... O, nie chciałem z tym walczyć, ale spoko. Między innymi chciałem otworzyć drzwi, których pilnował ten duży kupa, który był tam w tym korytarzu jednym. Jezu, jakie leczenie, 263. I jeszcze go obudził, o ty cwaniaku. Dobra, to ja bym się go pozbył, jako pierwszego w takim razie. On jest chyba najbardziej niebezpieczny. Ops. Na jedną turę da radę. Kurczę, to słabo mi się idzie z klikaniem. Ani jeden z ataków mi się nie przedłużył, niestety. A dobra, i tak te walki nie są jakieś wymagające. Tak, spróbuję się dostać do tego korytarza i pewnie będę musiał znowu zawalczyć z tymi olbrzymami. A kiedy już to zrobię, będziemy mogli przejść przez te drzwi w końcu. Dobra, jestem obecnie tuż przed drzwiami i goni mnie jeden przeciwnik, ale może zdążę... No dobra. Chciałem użyć przedmiotu... O, dobra, udało się. Tak, to jest to wielkie jajo. To dobrze, że zapisałem. O nie, flashbacki. Gościu je podlewa. Pewnie kolejny boss to będzie. Lajda. No trzymaj, wielki jajeko. Daję ci dużo, no nie wiem, składników odżywczych, żebyś mógł wyrosnąć duży i silny. O, 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 Mariusz tu jest. On jest całkiem szybki. On jest. Aha, nie może się wydostać. To co, sklepiemy małego najpierw? O nie, nie otwiera się, jest zamknięte. Aha, aha, jakiś głos ukryty. A co ty, cwaniaku, tam podlatujesz do góry? Uciekasz sobie przez dach? A kto się tak śmiał? Doskoczmy do niego. Nie da się? Użyjmy mastera klucza. Jakie zamknięte? Jakie zamknięte? Ja mam master klucza. Tylko... muszę wiedzieć, jak go użyć. Ej, nie mam wcale. Co się stało z nim? Nie, nie gadaj. Nie mam go w itemach, ani w tych specjalnych? No nie mam. Gdzie on zniknął? Dobra, nie wiem. Pewnie jest jakiś questowy bardzo. Że nie da rady go tak o wyciągnąć. Z Jakiem pogadajmy, bo chyba do nas coś mówił. O, miałem rację. Jestem taki samotny. Chcesz się ze mną pobawić? Pewnie, czemu nie? Dzięki. Pobawimy się w sparring. Aha, walka z jajkiem. Dobra, rozwalmy to i zróbmy sobie jajecznicę. Czy mi się wydaje, czy ja walę temu same krytyki? Może nie krytyki, ale gość się na pewno nie jest w stanie się bronić, a my go rozupujemy. Nie wiem, czy to dobry pomysł akurat, no ale pomożemy w takim razie temu stworzeniu, które jest sam ukryty, wydostać się. Że mógł szybciej świat poznawać. O kurde, a tego osobnika kojarzę skądś. Birdo, hej, jestem Birdo. Ała. Ej, co to za zabawa, że ty mnie kurde tutaj jakimiś jajkami atakujesz? Że ja muszę się podleczyć? No właśnie, podleczyć. Jeżeli ten przycisk nie będzie miał za dużo tur, to chyba będzie znowu łatwa walka. Ops, ops. No, ten przeciwnik, nie wiem czy boss czy mini boss, na pewno jakiś specjalny, ma całkiem niezłą obronę, ale ma słabego cela. Wydaje mi się, że może być nawet prostszy od kruka. W ogóle czy z krukiem jeszcze zawalczymy? On był takim ciekawym przeciwnikiem. Mi się wydaje, że jakby ta walka trochę dłużej była, trwała, to może nawet miałby szansę na wygraną, a on uciekł. Ehe. O, ale wy mnie ranicie. No, ty też nas ranisz na przykład. Teraz moja kolej. Babcie póki gorące. Nie, dzięki. O nie, healera, nie atakuj. Dobra. Nie no, z taką obroną to nie ma opcji, żeby nas tutaj załatwiono. Ale coś mi się wydaje, że będę musiał ją znowu podnieść. Księżyczka ma tak. A niby ma więcej zdrowia w sumie od Maria. A więcej dostaje obrażeń. Malutka obrona. I takie już cuda się będą zdarzać. Ops.
Bowser też w sumie nie dostał jakoś mało. Aż 82. Jak go teraz nie uleczę i dostanie drugi raz, to może nam nawet paść. Trzeba ostrożnie. Ciekawe, co nam w ogóle da walka z nim. To znaczy, ten przeciwnik był tutaj specjalnie trzymany, żeby wyrósł i mógł pomagać może tej księżniczce, czy jakiejś tam udawanej, aby być może było nam ciężej potem wygrać, a my sobie tego przeciwnika pokonujemy, zanim będzie w pełni sił, coś w tym stylu. I hop. O ile go pokonamy, a może też być tak, że nam ucieknie tak samo jak tamten kruchczek. Dobra, group hack. W ogóle ten group hack nam daje... Znaczy, kosztuje ten samo kwiatków. Ciekawa sprawa. Jakby księżniczka też dostała obrażenia, to nawet opasowałoby się bardziej niż terapia. I zresztą to tylko jedną turę nam zabiera. Ups. Całkiem dużo się ta walka. O! 97. Nie, dobra. Aż tak nie potrzebujemy więcej zdrowia na księżnicy. Zresztą z kolejnym poziomem też i dostania. No, ale to obrona. Nie wiadomo, czy kolejni przeciwnicy nam nie będą więcej zadawać. Ale to trzeba doprowadzić do takiej sytuacji, że przede wszystkim ona nie umierała na jeden strzał od pewnego zdrowia. O! Nigdy nie dam wam uciec. Jesteście zbyt słodcy. Ojej. Zabiłem ją. Zabiliśmy, znaczy. No, grupową, trójką. Jak patrzy się, złota. To lezu nic. A jajko jest znowu całe. O, dziękuję. Drugi kluczyk dostałem. A, czyli pierwszego kluczyka skorzystaliśmy, żeby dostać się tutaj. A z drugiego skorzystamy, żeby dostać się tam. I teraz dobre pytanie jest, czy chcemy zapisać, czy iść dalej? Pójdźmy sobie dalej. Albo i nie pójdziemy? O, pójdziemy. Dobra, są jakieś kwiatki. O. Czyli to w taki sposób. No to wiecie co, ja chyba jednak sobie zapiszę. Łe, jak to ma być jakaś dalsza część w zamku, nie wiadomo co nas tam czeka jeszcze, kurczę. No i już, gra zapisana, możemy kontynuować. I teraz tak, no tego wiatraczka to ja muszę uniknąć, czyli właśnie przejść, kiedy on jest nieaktywny. A teraz ciekawe, czy ja jestem w stanie ominąć tego gościa. Znaczy, może? Aha, nawet się udało, ja pierdzielę, nie wierzę. A to mogło być trudniejsze niż zdobycie, kurde, przedmiotu jednego z pięciu, kiedy się podczas sekundy wszystkie losują. Król Nimbus odpoczywał w łóżku. Absolutnie zero biegania w korytarzu. Lola Valentina. Okej. Okay. A my sobie pobiegamy. I zbudzimy go. Nie no, Król Nimbus. Król Nimbus to jest ten dobry, czy ten zły właśnie? Mario? Może pianka nam powie? To może tylko znaczyć, że moja mama i tata są tutaj. A, tak. Tak, tak, tak. Chyba, że ta kartka jest dla Pizzu, a oni są uwięzieni gdzieś indziej. Nie wiadomo w sumie. Czekaj sekundę. Nie otwiera się, jest zamknięte. No a ja zdobyłem na przykład aż dwa klucze. To może coś się przyda, a może nie? Chwila. Zostaw to mnie. Bowser wytaranuje skorupą. Wygląda na to, że zostanie nas z kolejnego problemu. No, przyjrzyjcie się swoim oczom szału mózgowego i siły. Odsunąć się. O, pianka, uważaj, bo się spiankuje na dobre cząsteczki. Pianka! Pianka jest przyszłym królem, on nie da rozwalać, kurde, zamku. Ej, czekaj minutę. Jeżeli mój tata jest naprawdę w złym może stanie, nie powinniśmy robić zbyt dużo hałasu. A bardzo już się rozpłakał, bo nie mógł zrobić swojego numeru popisowego. Biedak. Potrzymujmy innego planu. A ja jako Mario jestem za planem Bowsera. 2-1. Nara, rozwalamy drzwi. Zdaje się, że musimy znaleźć Valentinę i zmusić ją do powiedzenia prawdy. Yes. No, a Mario się zgadza, super. Ej, gdzie jest jakaś ta możliwości różne, dialogowe i takie tam, popularne. Gdzie moja możliwość decyzji podjęcia? Ale, a co z tymi drzwiami?
O! Co się tak wystraszył? Posłuchajcie wy. Nigdy nie mówcie do swojego lidera w oddziału w kupy w ten sposób. Och, nienawidzą tego. Zignorują to tym razem, ale niech to się nie zdarzy znowu. Tak, jasne, spoko. On jest tak w teorii cały czas zły, tak? On jeszcze nie jest tym dobrym charakterem, mimo że zna się drużynie. On chce tylko zamek odzyskać i wysługuje się nami tak naprawdę. No, się wkurzył trochę, że nie daliśmy mu zrobić po jego myśli. Królowa Valentina. Oj, a to jest ten duszek? O nie, chcę powiadomić królową, że się wydarliśmy. A myślisz, że my ci pozwolimy, gościu? Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji, kurde. No, Mario, szybko nie stoi w miejscu jak kołek, kurde, soli. No i poszedł. A, Mario, a mogliśmy zaatakować Valentinę z ukrycia, a ty to tak zrąbałeś i dałeś ją powiadomić. Widocznie Mario chciał, żeby ta walka była sprawiedliwa, bo on jest chorobowym człowiekiem. I ataki z ukrycia nie są w jego stylu. Ale w moim są, to mogliśmy tak zrobić mimo wszystko, kurde. A dobra. Wstępniaczka, walczka. A potrójne duże żółwie nie stanowią dla nas zagrożenia. Już kiedyś mieliśmy podobną bardzo walkę. Hops, hops. Oni mają dużo zdrowia. Ale jednego się pozbędzie w jednej turze, a drugiego w drugiej. Więc tylko jeden będzie w stanie się ruszyć. A ten jeden akurat... na przykład misnie i w ten sposób cała walka jest banalna. Nie, w sumie w jaki sposób to twórcy zrobili, że te walki są takie łatwe z tymi dużymi żółwiami? Czy one nie miały być jakimiś takimi dużymi przeciwnikami, którzy mieli stanowić naprawdę duży problem? A ja tymczasem powiększę sobie tak kurna obrażenia, że nie są w stanie zrobić mi nic. No nie wiem. Trochę zrąbany balans. A się w ogóle dowiedziałem ostatnio, jak szukałem, jak niektórzy na YouTubie sobie radzili z mimikami. Dobra, spoko, ładuj się. To tam jeden kościół w ogóle miał zupełnie inną drużynę niż ja, a był w tym samym miejscu w grze na przykład. I to nie była zwykła gra, w co grał. W opisie przeczytałem, że w ogóle jakieś haki są do tej gry, które utrudniają w ogóle i balansują całą rozgrywkę. Ja sobie osobiście nie wyobrażam, że miał grać w utrudnioną wersję tej gry, kiedy tak średnio sobie radziłem z mimikiem, ale okej, nie. Królowa Valentina. To jest stworzenie Mario, które pokonało Smilaxa, jest tutaj. Muzyka w tym miejscu jest mega cicha. Może troszeczkę podgłośnia. No, już chyba troszeczkę lepiej. W ogóle i słaby balans jest muzyki. Ciekawe, czy ten hack też balansuje muzykę, a nie tylko trudność. Mario? Co? A czym jest Mario? Jak to wygląda? Ona jeszcze nie wie. Więc ma takie śmieszne wąsy. Szokowe. Długie bokobrody. I parę źle wyglądających nóg. Że w sensie, że tak wysoko skacze nimi? Się boją ich. Oni się boją nóg Mario, bo to są jego atuty, którymi w ogóle jest w stanie ich pokonać. Mam wrażenie, że widziałem tego Mario już wcześniej. A, przypomina jej się złota statua. A, to jednak może nie była złota statua. Czekaj, tak. To była ta statua, którą Garo właśnie dostarczył. No i co? Trzeba było wierzyć swojemu ptaszkowi, że się ruszała. To byś nie miała teraz problemu z zaskoczenia. Co my zamierzymy teraz zrobić? Co my zamierzymy zrobić, Valentina? Więc z całą pewnością nie będziemy słuchać do bezwartościowego chattera. A, że twojej gadki bezsensownej? Prawdę mówiąc, nie zamierzam się martwić. Bez tego klucza król nigdzie nie pójdzie. Ha, ha, ha. Musimy się jej spytać, czy król faktycznie choruje. Czemu on ją czasnął? Hasz.
Nie dziupią. Powiedziałem, zamknij się w końcu. Co to? Czy to nie jest ta statua? Też to Mario. Valentina! Oddawaj klucz, teraz! Nie, pianka, nie idź tam. Ej, się wywalił. Schody go pokonały. Ach. O, jakie to niemiłe z waszej strony, niezwykle. Kim wy w ogóle jesteście? Ja? Jestem prawdziwym księciem, oto kim jestem. I się wywaliłem na schodach, yeah. Brat. Niech to. Jak śmiesz w ogóle słuchać naszej prywatnej konwersacji? Śmiecie. No, znaczy, wiecie. No, jakiej prywatnej? Jakby weszliśmy przez drzwi, trzeba było spojrzeć w naszą stronę. Chyba raczej było słychać, jak tu weszliśmy. Więc na swoje własne życzenie sobie rozmawialiście pseudoprywatnie. Prywatnie? Prywatnie? Wszyscy w okolicy 10 mil mogli was usłyszeć. Pianka chyba przesadza... Co? Serio? A to ona krzyczała jakoś? Okej, okay. No nie wiem, nie wyglądało to jakby z animacji, żeby ona krzyczała, czy podnosiła głos nawet w ogóle. Sure. Jeżeli zamierzycie mi być tacy mili, to ja sobie po prostu pójdę. Nara, frajerzy. Nie, nie. Nie idź, my chcemy cię pokonać. I se poszła. Ej, Valentina nam zwiała. Zostaliście pozostawieni na pastwę losu. Polecę do niej też. Tak się nas boi, więc też se pójdzie. No co za ekipa. Nie mogę się doczekać, że zobaczymy z całą trójką. To będzie świetne wydarzenie. Myślę, że jakby całkiem ominęliśmy łódź tutaj. Jaką łódź? O co chodzi z tą łodzią w ogóle cały czas? Więc lepiej też się ruszajmy już. Chodź, zdobądźmy ich. Dostałem się do nich. A tak jakby, no wiemy ten teges, że już... Że król nie jest w chorobie, tylko jest faktycznie przytrzymywany, więc może pójdźmy tam rozwalić drzwi? Mario! Zła droga, Mario! Ona przyszła przez tamte drzwi! Twórcy się tutaj całkiem postarali, że dodali tyle różnych opcji z pianką dialogowych. Wcześniej mogliśmy spójrzeć wszędzie, mogliśmy wybrać wszystko wszędzie, opcje dialogowe. I żaden bohater nam przeszkadzał, a tutaj w zamku... No, książę pianka nawet sobie pozwala. Nawet sobie pozwala, żeby nami kierować. Dobra, bądź co bądź. Minęło już ponad 20 minut, myślę, że w tym miejscu. Skończymy sobie akurat zapis. W kolejnym odcinku, miejmy nadzieję, dogonimy tą złą panią nową tego zamku i jego kruka. Sklepiejmy im tyłki, odzyskamy klucz, ratujemy króla, wszyscy będziemy szczęśliwi i z pewnością dostanę jakąś gwiazdkę. A jeżeli nie, to dostanę wskazówkę, żeby dostać się zaraz potem do tej gwiazdki. Najpewniej, no, albo tak, albo siak. Dziękuję za oglądanie, zapraszam na kolejne filmy i streamy. I na razie.